W pierwszej połowie meczu z Lechem nieznacznie, ale jednak dominowaliście. Dlaczego nie udało się dowieść tej przewagi do drugiej połowy i strzelić zwycięskiego gola? Aha, no mi się wydaje, że, że mogliśmy w Ansywie trochę lepiej zagrać. W takich kilku sytuacjach mieliśmy, gdzie trochę zabrakło takiego cwaniactwa w polu karnym, ale z drugiej strony Lech też miał swoje sytuacje i, i, i takiej mi się wydaje, że mecz tak na 100% na remis był. Po trzech meczach zdobyliście trzy punkty. Nie jest źle, ale mając aspirację do gry w pierwszej ósemce po rundzie zasadniczej musicie poprawić grę w ofensywie. Zgadzam się tak. Teraz skupimy się na oprócz tego meczu w środę w pucharze gramy później dwa najważniejszych mecz z Górnikiem, lęcznym i z Piastem i to chyba będzie jeden z ostatnich szans, żeby wskoczyć do tej górnej ósemce. A z jakim nastawieniem idziecie do Stargardu Szczecińskiego? No oczywiście wygrać i już żeby załatwić wszystkie sprawy po pierwszym meczu.